Witajcie. Witajcie, kochani. Dzisiaj mam dla Was szczęśliwy temat. Temat związany z tą tak zwaną drugą połową. Czy jak ktoś woli, bliźniaczy płomień, czy bliźniacza dusza i tak dalej. Kilka rzeczy, bo to jest tak bardzo ważne i tak wielu ludzi fascynuje się tym tematem, że ich gdzieś tam pociąga w różne kierunki myślowe. No i tak różne są wyobrażenia. Jedni rezygnują z tej koncepcji, jedni szukają tej koncepcji, szukają tej drugiej połowy i tak dalej. Zaczynając od początku. Nieraz w swoim życiu, nieraz w tych swoich filmikach mówiłem o tym, żeby wejść w to centrum. Tą przestrzeń swojego serca, która jest pełna ciszy, spokoju, która jest miłością. Bo my w swej naturze jesteśmy miłością. To jest miłość, która jest esencją nas. I ona się przejawia i gdzieś tam się rozpromienia wraz z tym, jak te nasze ciała trzy, emocjonalne, mentalne i fizyczne się integrują, oczyszczają. I wtedy ona może w pełni wypływać i w pełni się rozprzestrzeniać na innych, na sytuacje i tak dalej. Mówiłem o tym nieraz. Zobaczcie, jak ważne jest to, że te wszystkie aspekty są, te emocje, programy, różne nasze przyzwyczajenia, preferencje, różne nasze jakieś tam aspekty, które reagują tak, a nie inaczej wobec różnych kwestii związanych z wyzwaniami w życiu. Ale jest zawsze ta przestrzeń serca, która jest cicha i jest wolna. I tam jest moc. Dobra, to jest, to wiemy i o tym mówiłem nieraz. I teraz zobaczcie. W kontekście relacji. Tak naprawdę, naprawdę, naprawdę. Każdy mężczyzna w swoim życiu spotyka tylko jedną kobietę. Każda kobieta w swoim życiu spotyka tylko jednego mężczyznę. Wiem, to brzmi trochę tak dziwnie, bo przecież te ciała są jakby inne. Jedna rzecz jest ważna, że w tych naszych spotkaniach i doświadczeniach różnych związków, które były różne, które przyniosły różne doświadczenia, różne przeżycia, czasami bardzo mocno wywołujące deszcz łez. Czasami one były bardzo trudne, bardzo traumatyczne. Każdy z nas w jakimś stopniu przez nie przechodził. Mam za sobą też wiele różnych takiego rodzaju doświadczeń, które myślałem, że będą na wieczność, do końca mojego życia. A się okazało, że znalazłem się w ciemnej, no właśnie. I można byłoby powiedzieć, dobra, no wejść w gorycz i w beznadzieję i powiedzieć, że nie, to nie ma sensu, w ogóle wiązanie się z kimkolwiek i tak dalej. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Każdy z tych nauczycieli, każda z tych nauczycielek, którą spotkałem w swoim życiu, ona przyniosła mi, wzajemnie oczywiście, bo to zawsze jest wymiana, cudowną lekcję związaną właśnie z miłością partnerską, z miłością tego spotkania z drugą osobą. To były święte, wyjątkowe lekcje, które integrowały mnie wewnętrznie. Za co dziękuję każdej swojej kobiecie spotkanej w swoim życiu, która wywoływała, uwalniała tą jedyną kobietę, którą mam w sobie. Bo każdy z nas ma i mężczyznę, i kobietę. Ma ten pierwiastek żeński i męski. I tak naprawdę przez te wszystkie spotkania z tym jednym mężczyzną, z tą jedną kobietą, my integrujemy w sobie tą swoją przestrzeń. Że czynimy się pełnymi. Odkrywamy tą pełność, że ona jest naszym naturalnym stanem. Te wszystkie spotkania wywołują w nas pewne aspekty, które przerabiamy po to, żeby się uspokoić, żeby się zrównoważyć pomiędzy tym yang i yin, pomiędzy księżycem a słońcem, pomiędzy zimnym a ciepłym,
twardym, a miękkim. To wszystko nas równoważy. Cudowną sprawą jest, i to nieraz przeżywałem, jak można poznać siebie, poznać partnera, poznać kogoś, jak, przez to jak tańczy. Czego ma więcej? Yin czy Yang? Jaki jest w swoim życiu? W ogóle myślę, że każdy z nas wie, odkrywa, co jest taką moją preferencją. I teraz to o tym, to jest kolejny jakiś element w tej całej układance, zmierzam ku końcowi. Ale jeszcze chwilka. I zobaczcie, jest tak, że każda relacja, która wywołuje w nas jakieś emocje, która wzburza nas, która coś się tam zadziewa w ogóle i w ogóle przerabiamy i gdzieś tam patrzymy i są jakieś wyzwania, ale tak bardzo kochamy, aż się rozpieprzamy w ogóle o kamienie. To są lekcje, lekcje miłości. I nie ma czegoś takiego, że dusza gdzieś schodzi i jest, i my gdzieś ją czujemy i tęsknimy i szukamy. Nie ma czegoś takiego. Znaczy, bynajmniej w moim doświadczeniu i do tego też zmierzam. Ale wszystko w swoim czasie też jakby objawiając, mówiąc. I te sytuacje, gdzie myślimy, że ktoś jest naszym bliźnim, naszym płomieniem, ktoś jest naszą taką bliską duszą, a pojawiają się te napięcia, pojawiają się te zwarcia, pojawiają się te takie lekcje, które nam pokazują i emocje, i różne nasze programy, i różne nasze lęki, i tak dalej. To są lekcje. To są spotkania, które nas przybliżają do tego, żeby spotkać się tak naprawdę w sobie, zintegrować i stać się w równowadze, w spokoju, w harmonii pomiędzy yin i yang, gdzie mogę być a mogę być zabawne to jest wszystko, jak można odkrywać, że mogę być taki twardy, taki zdobywczy, taki agresywny, a mogę być też taki, który wybiera kolor firanek do swojego domu, który po prostu słodko się uśmiecha. A słuchajcie, i to jest cudowne, że w momencie, kiedy my się integrujemy, kiedy następuje ta równowaga w nas, dzieje się cud. Stajemy się istotami pełnymi. Odkrywamy tą pełność. Że nie potrzebujemy nikogo do tego, żebyśmy mogli w sobie gdzieś coś tam uczynić, bo jesteśmy w sobie niezależni, pełnymi, w tej ciszy, w tym swoim źródle, w tej przestrzeni serca. Nie ma nic, nie ma żadnej potrzeby, która by była na zewnątrz, która miałaby nas uszczęśliwić, bo szczęście jest w środku, jesteśmy zintegrowani. Kurde, po prostu to jest moc, taka moc, że moment odkrycia tego jest momentem po prostu zaczynającego się cudownego życia. Życia w pełni. Życia, które przynosi nam cuda każdego dnia. Dlatego, że przestajemy się starać o to, by kochać. Przestajemy się starać o to, by żyć. Przestajemy się starać, by być jakimiś tam. Po prostu jesteśmy i to puszczamy wszystko. I to płynie, po prostu płynie i zadziewają się rzeczy cudowne. I wtedy, kiedy już ta integracja jest przeżywana i doświadczana, kiedy puściliśmy te nasze wszystkie starania, te wszystkie nasze lęki, obawy, w ogóle to jest, leci, płynie. Wtedy jest moment, by spotkać siebie samego w drugiej osobie. I nie nastąpi to wcześniej, jeżeli nie spotkaliśmy tego bliźniaczego płomienia w sobie samych. Kiedy jeszcze nie spotkaliśmy, nie zintegrowaliśmy się w sobie, w harmonii, w takim uśmiechu i w ogóle totalnym wyśpiewaniu na wszystko, to wciąż jeszcze będą przed nami jakieś lekcje, by przerobić pewne programy, emocje,
ograniczające przekonania. Ale moment, kiedy następuje ta integracja, jesteśmy gotowi i otwarci, żeby życie, wszechświat, Bóg, źródło, jakkolwiek to nazwiemy, przynosiło nam najlepsze dary miłości. I wtedy spotykamy siebie samego w drugim ciele. Spotykamy się, uśmiechamy w przestrzeni naszych serc i wiemy, tam już w ogóle to jest i jest. Po prostu wiemy. A każda chwila następna pokazuje nam tak bardzo nas samych. W tym pięknie, tej naszej pełni, którą doświadczamy na co dzień w swoich ciałach. I co się dzieje wtedy? Te dwa ciała spotykają się i tworzą jeden kanał. Ta jedna dusza używa tych dwóch ciał jako jeden kanał do tego, żeby rozświetlać życie miłością. Bo jesteśmy tylko tutaj po to, żeby kochać, przeżywać szczęście. Namaste tu wszystkich. Namaste tu wszystkich, jak to fajnie brzmi. Słuchajcie, trzymajcie się. Kocham was.